Oto Madryt, Don Adriano. I nareszcie wraz podróży. Więc wyjaśnij swemu słudze, jak mi chociaż kusiło podjąć podróż niesłychaną i to jeszcze w męskim stroju. Jaki powód niepokoju i pośpiechu, Don Adriano? Powiedz. Dobrze. Słuchaj więc, Quintana. Don Martin de Ortega, bo tak nazywa się mój kochanek, dał mi słowo, że mnie poślubi. Ale ty wiesz dobrze, Quintano, że słowo jest tylko słowem. Jednocześnie mój niedoszły teść dostał list z Madrytu od swojej przyjaciółki, Doni Pedry Benavides Velasquez. List, w którym Donia Pedra wyraża życzenie, aby Don Martin ożenił się z jej córką, Donią Ines. Pues para que ha dado sala cabo de gonero, que esta puente te espero. Co tam znów? Oje, Hidalgo, oberżysta Duren, palgo, licho. Mówże, co się stało? Nic, wypiłem kapkę małą, coś tam zjadłem, nic ważnego, a on płacić, płacić niby z czego? Szukasz służby. Wielu miałeś panów, przyjacielu? Caballero, gdyby zliczyć wszystkie gwiazdy w niebie, dodać wszystkie pchły Madrytu. Dosyć! Któż zatrudnił ciebie? Kwiat ludzkości, herszt bandytów, wy za ten mąż, gdy go porównam z mym następnym bohaterem, co w Madrycie był bankierem. A prócz powyższych był astrologiem, winoskop, mistrz łamańców, kuglarz, handlarz, relikami, lekarz, nauczyciel tańców, kat, aptekarz, dama z brodą, adept sztuki czarnoksięskiej, kurtyzana, szef, filozof oraz pewien kasztor żeński. Dając zawnąć, drugie tyle poda mi się chcesz za chwilę. No to wystarczy. Na Boga, Ricardo! Nie mogę, Ricardo! Ricardo, daj spokój! Nie mogę, Ines! Traktujesz mnie hardo, traktujesz z pogardą! Ciebie, Ricardo! Ricardo! Tak jest! Oświadczam ci twardo! Nieprawda, Ricardo! Zazdrością mnie wciąż doprowadzasz do łez! Mam serce rozdarte! Mam duszę! Rozdartą! Dlaczego, Ricardo? Dlatego, Ines! O, raczej by warto na żer leopardom dać serce skrwawione i koniec i kres! Niż cierpieć tak strasznie! Okrutny Ricardo, ja kocham cię bardzo. Nie bardzo, Ines. Tyle gniewu bez powodu. Wstyd, Ricardo. Jestże wstydem, że cię? Że wieczorem idę z Donią Klarą do ogrodu? Że uchronić chcę cię. Przed czym? Przed drzewami? Przed powietrzem? Mam przeczucie. Może grabież? Rozbój grozi mi w noc ciemną. Nie wiem, nie idź. To idź ze mną i przeczucie z sobą zabierz. Możesz się oświadczyć. Pani! Jestem tak oszołomiony, tak szczęśliwy, że mówić mi trudno. Nie widzę w sobie nawet dziesiątej części tych wszystkich zalet. Ale skoro los sprawił, że ty je dostrzegłaś, szczęście moje nie zna granic. Czy to możliwe, aby przez te chwile, kiedy widziała mnie pani na ulicy, bo tak sądzę, serce pani mogło zapłonąć aż taką miłością? Dziękuję. Dziękuję ci, moje ukochane. Czy pan osiadał? Matko, co to wszystko znaczy? Córko, opamiętaj się. Don Gil jest przed tobą. Don Gil? Don Gil? Gilito? Don Gil z Valladolidu. Tamten też z Valladolidu. I Don Gil? I Don Gil. Jeden tylko jest Don Gil. Tak. Jeden tylko jest na całym świecie. W zielonym kubraczku. W zielonych spodniach. Cały zielony. Złoty, błękitny mój wymarzony. Tego słodki głosik. A tamten? Rozumiem. To przebrany był Ricardo. Ricardo, zabije mi go teraz. Jest ten mały. Ten, którego Ines kocha. Bij się. Jestem Gilda Albornoz. Chciałbyś dowieść, że jestem Miguelem. Różne trudy. Ines jest moja. Bij się. Mówisz, że matka przyjechała. Z nego na twoim błyskaczliwym listem przybyła do Madryt zemścić się na Don Martin. To senior jest Don Gil? Pierłomny, dlaczego nie przeszedłeś na schadkę? Z kim? Zdaje się, że ja oszaleję. Rozejść się i miejsce zrobić. Komu? Komu? Don Gilowi. Don Gilowi zielonemu. Don Gilowi prawdziwemu. Gile, gile, same gile. No to trzeci dwóch już mamy. Który? Który jest prawdziwy? Który we mnie zakochany? Ja! Jo! Ja nie. Ja!
Bij się! Lew i szpada! Cios i pokrzep. To za karę, za zuchwalstwo. Ale zdążysz przed pogrzebem opowiedzieć do niej Ines. Grzmot i zbrodnia! Że rywalem twym, szczęśliwym, jest Don Gil w zielonych spodniach. Gile? Gile? Same gile? To na ziemi, to w mogile! Trzeba wezwać łaski nieba, wyższą siłę wezwać trzeba! Gilów cała kupa, jak im wykąć, jak wykadzić? Pójdę do arcybiskupa, może on mi coś poradzi! Dotrzymałeś przyrzeczenia. Zapytuję więc w imieniu oburzonej rodziny. Czy żenisz się, kawajero? Czy też mamy skierować sprawę na drogę sądową? Ja obiecałem żenić się z jakąś drogą sądową? Ty z jakąś Donią Klarą? Nie znam żadnej Doni Klary! Czy jesteś Don Gilem de Albornoz, kawajero? Takie imię tu przybrałem, ale nie jestem Gilem z przydomkiem zielone spodnie. A jakie to są? Czerwone? Żenisz się, kawajero, albo bij się! Szlachetny, nieustraszony kawajero. To wszystko zrobił duch Diany! Którą zabiłeś, łajdaku! Matko, kto to? Diana, żyje! List, bo chciałam zemsty twojej! Być już wszystko wyjaśnione, on z miłości i z rozpaczy, że mu marła stracił zmysły. Lecz za chwilę jej odzyska. Dość, Martinie. Chcesz być mężem moim? Błagam! A ty, Ines? Gdy już wszystko wyjaśniła mi Dona Diana, do Ricardo mego wracam. Don Antonio? Donio Claro? Wszystko, wszystko wyjaśnione teraz, jestem tylko twoja. Pan z łowiską! Pan z łowiską! Pan z łowiską! Pan z łowiską! Arcybiskup! Precz szatanie! Chodź, chłopie! Ci wszystko wytłumaczę. Don Martinie, w domu czeka ojciec twój. Przyjaciel drogi, jeszcze dzisiaj trzy wesela. A co ta karabanczela? Daję ci ostatnie słowo. Niechaj się wam żyje zdrowo. Tak, kończymy tę zawiłą maskaradę. Ten zielony Gilomatias i wesołą tę Giliadę.